Kochani, nazywam się Damian Lorek i w 2015 roku narodziłem się z Bożego Ducha. Każdy z nas, który tutaj mówi poselstwo, który głosi, jest słowo, że narodził się z Bożego Ducha. Bo tak w Słowie Bożym jest napisane, że jeżeli nie narodzicie się na nowo z Bożego Ducha, nie wejdziecie do nieba, nie wejdziecie tam za dobre uczynki, nie wejdziecie tam, bo do nieba idzie się z łaski. Ale powiem, łaską zbawieni jesteście i to nie z was. Boży to dar, nie musisz zasługiwać. Ja w 2015 roku, gdy schodziłem, bo przedawkowałem narkotyki, 8 lat byłem uzależniony, robiłem bardzo złe rzeczy, ale Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. Jezus Chrystus wziął na siebie każdą moją patologię, narkomanię, dilerstwo, grzech, potępienie, odrzucenie. Po 3 dniach zmartwychwstał i ja w to uwierzyłem. Ja w to uwierzyłem, bo spotkałem się z Nim w duchu. Spotkałem się w duchu i Duch Święty przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Duchu Święty, ja się teraz modlę, abyś przychodził do ludzi i przekonywał ich o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Tak jak to zrobiłeś ze mną, Duchu Święty. Halleluja! Kochani, Jezus Chrystus żyje. Jezus Chrystus jest realny. Wystarczy, że dziś zaprosisz Go, że chcesz się z Nim pojednać, że chcesz z Nim mieć relację. Kochani, chrześcijaństwo to jest relacja. To jest relacja, to nie jest religia. To nie jest religia. Ja wam nie mówię o religii. Ja wam mówię o żywym Bogu. Ja wam mówię o Jezusie Chrystusie. Mówię wam świadectwo, jak Jezus Chrystus wyswobodził moje życie. I nie stoję tutaj w własnych siłach. Żyje we mnie Duch Święty, bo narodziłem się na nowo. Dlatego jeżeli chcecie iść do nieba, musicie się narodzić na nowo. Dlatego jest tu zwiastowana Ewangelia. Ewangelia, która jest życiem i która daje życie. Kochani, zapraszam was. Jesteśmy Kościołem mocy. Królestwo Boże zasadzone jest na mocy. Dlatego Duch Święty działa przez nas. Duch Święty działa przez nasze ręce. Ja zacząłem czytać Biblię i tam wyczytałem, że jeżeli ręce na chorych kłaść będziecie, a oni uzdrowieją, oni wyzdrowieją, każda patologia, choroba odejdzie w imieniu Jezusa. I my tego doświadczamy, bo Jezus Chrystus żyje i Jego Święty Duch żyje w nas. Ale czy Ty dziś w to uwierzysz? Czy Ty dziś osobiście przyjmiesz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i oddasz Mu swoje życie? Zapragniesz, aby Duch Święty Cię wypełnił. To jest proste. Ewangelia jest prosta. Bóg jest prosty. Zaproś Go dziś do siebie. Kochani, co niedziela na ulicy Dzierżeniowskiej 11 mamy spotkania. Uwielbiamy tam Jezusa, Boga żywego. Czy ty, jako uważasz się za chrześcijanina, jesteś w stanie tańczyć dla Boga? Czy ty jesteś w stanie tańczyć dla Boga? Bóg nie jest religią. Bóg nie jest religią. A my właśnie spotykamy się i uwielbiamy Go. Tańczymy. Bo tego On pragnie. On jest Bogiem zazdrosnym. Jeżeli pokładasz ufność w jakimś bałwanie, w jakimś obrazie, to w ogóle jesteś zwiedziony. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Moje życie wyswobodziła. Kochani, jeżeli chorujesz na depresję, masz problem. Depresję. To zapraszam Cię na spotkanie 24 listopada właśnie na ulicę Dzierżeniowską 11. Pokażemy Wam, jak w praktyczny sposób wyjść z tego. To jest dla Was. Zbawienie jest dla Was. Święta krew Jezusa. Chcecie gdzieś obmyć z tego grzechu, z całego grzechu. Jeżeli tylko chcesz, bo On dał Ci wolną wolę. Ja zapragnąłem, ja zawołałem,
Dziś mam pewność zbawienia. Dziś grzech nade mną nie panuje. To diabeł jest pod moimi stopami. Choroba mnie nie dotyka, bo w imieniu Jezusa jestem w stanie i w autorytecie odeprzeć każdą siłę demoniczną, jeżeli jesteś zniewolony demonicznie albo zademoniony, to przyjdź, uwolnimy cię. Ja byłem uwolniony. Ty masz problem z narkotykami, z czymkolwiek, to jest to demoniczne. Potrzebujesz uwolnienia. Ja potrzebowałem, zostałem uwolniony przez potężne imię Jezus. Hakatararaba, szokotonororoboro, szekerereberese, hakatanamara. To jest właśnie to. To jest Królestwo Boże, które się przybliżyło. Nie zatwardzajcie swoich serc na te słowa, tylko je otwórzcie na moc Ewangelii. Przyjdź dziś po uzdrowienie. Przyjdź dziś po uzdrowienie. Za darmo, z łaski, stanie się o tak. Tu i teraz jest Boża chwała i jest namaszczenie na tym miejscu. Jutra może nie być, a dziś możesz być w raju. Dziś możesz być pojednany z samym Bogiem i poznać samego Ojca, który jest w niebie. Ja poznałem tatusia i Jezus objawił mi tatusia. Jeżeli dziś jesteś sierotą, masz problem z odrzuceniem, to On chce cię uzdrowić. On chce wjechać dogłębnie, do korzenia. Chce go wyrwać i chce tam wstawić. Chce tam wlać swoją miłość, Bożą miłość. Ale to ty decydujesz, co ty dziś wybierzesz. Ja dziś kładę przed tobą życie i śmierć. Ale to ty decydujesz. Ja zadecydowałem. Jestem zdrowy, jestem szczęśliwy. Jest we mnie prawdziwa miłość. I ta miłość to jest Boża miłość. Dlatego, że tu stoję i uwalniam te poselstwo. To jest właśnie miłość. Ha, ha, halleluja. Zapraszam was. Amen.